Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu w Minecraft. I na samym początku koniecznie zostawcie łapkę w górę, 5000 łapek w górę i wylatuje kolejny odcinek na Spalionowa Prawda, tutaj, który oczywiście jak najbardziej wszyscy kochacie i lubicie i w ogóle wszystko. Więc słuchajcie, no to jest bardzo ważne, żeby zostawić łapeczkę w górę. Dodatkowo możecie wbić, prawda, na Chef Shopa, tutaj, prawda, pięknie świeci Chef Shop. Tam możecie wbić, kupić sobie etui, kupić sobie koszulkę, kupić sobie co tylko wam się, co tylko wasza dusza zapragnie, więc koniecznie tam wbijajcie. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że pokażę Davikowi mój diamentowy dom, który budowaliśmy w ostatnim tam... już jakiś czas temu, już nie pamiętam kiedy, ale jeszcze mu go nie pokazywałem, więc dzisiaj pokażę mu ten diamentowy dom. No i przy okazji będziemy robić jeszcze kilka innych rzeczy i tak swoją drogą to doszły mi słuchy, że Davik nie zdał egzaminu na prawo jazdy, a ja go przygotowywałem, więc chyba jestem mu winny przeprosiny, że nie wiem, go nie najlepiej przygotowałem, chociaż wydaje mi się, że wszystko było dobrze, no bo już zaczynał dobrze jeździć. Nie wiem, jaki dom on nie zdał, musimy się też dowiedzieć, co takiego było, kurczę, problemem tego troszkę, czyli idziemy do niego. Puk, puk. Kto? Davik, chodź, gdzie ty jesteś? Czekaj, wchodzę tu do ciebie. Tu jest. Aha, ty na górze jesteś. Ojejku, zamknęły mi się drzwi. Wynoś się! Czemu mam się wynosić? Dlaczego ty jesteś taki dla mnie? To przez ciebie nie zdałem tego egzaminu. Zapłaciłem ci tyle diamentów, a nic. Ale nic. Kurczę, dobra, czekaj, zwrócę ci jednego diamenta. Ten napiwek. A jednego to ty, kurde. Dobra, no ale słuchaj, ale to nie moja wina, to nie moja wina tak do końca, stary. Ale powiedz mi, dlaczego ty nie zdałeś? Co się takiego wydarzyło? Nie mogę ci tego powiedzieć, ponieważ jesteś złym instruktorem. No nie, złym ale no to powiedz mi, że nie wiedział, co mam zmienić. Powiedz mi, powiedz mi, co źle zrobiłem. Ja idę napisać skargę. Gdzie? Na policję. Ale to... Nie, no Davik, proszę. Tam na pewnie ktoś mnie przyjmie. Halo, policja? Nie, ale właśnie widzisz, tak się składa, skargę, że to ja jestem policjantem. Muszę sam cię przyjąć. A, cześć. No. Dobra, panie policjancie, chciałbym napisać skargę. Dobrze, na kogo? Na pańską własną osobę. No, to nie przyjmuję takich niestety zgłoszeń. Dlaczego by nie? Trzeba no bo, ale nie, no Davik, słuchaj. Dobry. Słuchaj, Davik, ale wiesz, że ja się zajmuję... Davik, przepraszam, ale to nie moja wina. Ja nie wiem nawet, nie wiem jak ci poszło nawet walić. Co walić? Takie ośrodki jak ten. Ale dobra, ty jesteś też taki ten nienormalny. Słuchaj, bo ja chciałem ci coś pokazać, bo mam dla ciebie propozycję. Dlaczego ja mam z tobą wchodzić w jakieś układy? Ja z ale to jest propozycja, na której ty nic nie tracisz w ogóle, wiesz. Jakby ja mam takie specjalne miejsce, w którym możesz sobie odpocząć po niezdanym egzaminie. No McDonald's, byłem tam dzisiaj. No ale to nie, no McDonald's to można zjeść. Chodź stary, nie, no dobra. Czekaj. Kurczę, tu for you, ty jesteś tu for you. Swoją drogą to myślę, zjadł coś. Dobra, słuchaj mnie, co ci teraz powiem. Daj mi spokój, nie rozmawiamy. Ale, kurczę, jestem na ciebie obrażony. Obrażony. Dlaczego jesteś na mnie obrażony? Ale to ponieważ wybacz mi, ale... Wie, że to jest przez ciebie. To nie jest przeze mnie, to nie jest przeze mnie, bo ja nie chciałem, żebyś ty nie zdał. To ty nie zdałeś, nie wiem dlaczego nawet. Nie no, proszę cię, chodź. Nie, dobra, jak już tu biegniesz, stary, bo tu jest obok już. Mi jest po prostu, rozumiesz, strasznie przykro. Mi jest strasznie przykro z tego powodu. Dobra, ja rozumiem, że jest ci strasznie przykro, ale będziesz miał drugie podejście, przygotuję cię do drugiego podejścia. Ale jest mi strasznie przykro, rozumiesz? Ja dobrze, mi też jest przykro, że nie zdałeś. No, ale mi jest strasznie przykro. Dobrze, a mi jest strasznie przykro. Dobra, chodź, tu właśnie, patrz, bo tu zbudowałem taki diament, podoba ci się? To jest na cześć tego, fajne, że mi... Fajne, ale jest mi strasznie przykro. Dobrze, ale mi też jest strasznie przykro. Dobrze. Dobra, chodź, zobaczysz jak to tu wygląda, bo ja mam dla ciebie propozycję, żebyś tu prawie mógł sobie... Bo patrz, no zobacz, tu jest drabina w jedną stronę i tu jest jedno łóżko, tam jest drugie łóżko. Więc tu są, prawda, miejsca dla tego, żebyś sobie ty tu mógł też przyjść i sobie wychillować. Rozumiesz? Dobrze. Już sobie podpisujesz wyrko? Tu, dobrze. To jest moje. Dobrze, no i ta, i tu masz ogólnie, no, to jest taki, prawda, hotel w diamencie bym to nazwał, nawet bym tak powiedział, nie? Tu jeszcze na górze jest ten, ale to jest już dla tych, co zdaje. Podłożę tutaj moje wszystkie oszczędności. Dobra. Chodź na górę, tutaj też jest pomieszczenie, ale to już dla tych, którzy zdali egzamin. Pokaż. Tu. Dobre? Dlaczego? Fajne? Dlaczego? No, ale dlaczego ja tutaj sobie nie mogę posiedzieć? Ej, a co ta skrzynka tu ten? To ty to postawiłeś teraz? Nie, no nie da się tego w ogóle otworzyć, ziomek. No, czemu rozwala... Ej, książka z tego wypadła jakaś. Co ty Davik, przyznaj się, ty to tu postawiłeś. Przecież my tutaj nigdy nie było, sam ją prowadzałeś przed chwilą. No dobra, czekaj, mam tą książkę, czekaj, bo będę ją czytał teraz, Uwaga, bo ja się boję trochę. Dla twojego dobra, zrezygnuj z bycia policjantem w Palionowie. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz tego żałował. Zrób to teraz. Co jest, stary, ktoś mi mówi, że... To na bank ty dałeś. Chodź tu, ej, no co ty robisz?
Powiedz, przyznaj szczerze, że to ty dałeś tą książkę. Co? Nie dałem żadnej książki. No, czekam na stopa. Patrz to, przeczytaj to. Ty to dałeś, to ty nie chcesz, żebym ja był policjantem. Ty mnie ciągle wyzywasz tutaj. Ale zobacz drugą stronę. Co drugą stronę? Druga strona. Dave nie zdał księgi. Prawa jazdy przez ciebie. Dobra, ty to teraz dopisałeś. Dobra, Davik, ale nie, ty jesteś... Nie, to ale było! Ty jesteś. To było! A ja bym o sobie nie pisał w drugiej osobie, w sensie no. Ja, no właśnie, kurczę, piszesz... Nie, no Davik, ja nie wiem, co ja mam teraz o tym myśleć. Ja bym napisał... Ale kto by to mógł mi... Kto by to mógł napisać, że... Ale dowód, że to nie ja, to by było tak, że ja bym tam napisał przez ciebie nie zdałem prawa jazdy, a tam pisze, że Dave nie zdał. Dobra, no okej, ja. Dobra, no załóżmy, że ci wierzę, że to nie ty. Ale to kto mógł... Kto mi tak grozi? Dlaczego, stary, ja nie chcę, żeby mi grożono? Ja bym podejrzewał tamtą z flakowej. Ja się jutro na niej zemszczę, kurde. Mówisz? Mówię. Ty... Ja ci nie chcę nic mówić, bo jesteś psem, ale... No właśnie, stary, ja już chyba nie jestem, wiesz, bo ja już chyba idę zrezygnować, bo ja już się boję, no. Bo ktoś mi grozi, stary. Ja no chyba zrezygnuję, bo jak ma mi być grożone, to ja chyba nie chcę specjalnie być tutaj, prawda, tym psem gończym. No to wiesz, co ci powiem, jak zerwiesz chodź, na pachu... Chodź. No, to co? Dobra, to wtedy ci powiem mój plan. Dobra, to chodź, bo ja chcę, bardziej zależy mi na tym, żeby poznać twój plan, niż na tym, żeby być policjantem, bo tutaj i tak jestem nieszanowany. Chodź do mnie do domku, to ci coś pokażę. Skoro ty mi zdradzasz swój plan, to ja ci zdradzę, co ja tutaj przetrzymywałem. Dobra, pokaż chatę. Wchodzimy tu do środka. Domek. I pamiętasz tam to miejsce, w którym było pierwsze zamówienie do chef shopa? Domek Borek, tak, pamiętam, no. No to nie wszystko, co tam było. Naprawdę? Coś było ukryte jeszcze? No, patrz. Gdzie? Tam jest policyjny miecz zaufania. To dostałem, jak zostałem policjantem, stary. I teraz to jest najwyższy moment, żeby... Znaczy, nawet nie tyle, że spalę, ja to chyba muszę oddać, bo to ktoś następny będzie musiał przejąć. Tak mi się wydaje. W sensie, no wiesz, ja to dostałem, jak miałem pasowanie na, naprawdę, policjanta. Chodź, idziemy to oddać i wtedy już oficjalnie nie jestem policjantem w Palionowie. Ja już nie chcę, bo to jest nienormalne, żebym ja tutaj był tak, prawda, szkalowany bez przerwy. Ja nie chcę, ja wolę, wiesz, się z tobą przyjaźnić niż tutaj, prawda, być ciągle tak jakoś... Ja szanuję policję. Tak? Teraz nagle szanujesz? Szanuję. Dlaczego to od razu niszczysz? Dlaczego nawet nie przyszedł? No i od razu napisałeś, nie szanuję. No, ale dobra, Davik, ty to jesteś jednak, kurczę. Czekaj, odkładam. Masz jakąś skrzynkę może? Bo tu muszę jedno. To odłożyć gdzieś. Masz skrzynkę? Ja z mentami w układy nie wchodzę, nie będę ci to dobra, skrzynki. Ale masz skrzynkę. Kurczę, ale ja potrzebuję skrzynkę właśnie, żeby zrezygnować z tego, kim jestem. Bo muszę to gdzieś tu odłożyć, ja nie mogę tego tak porzucić. Miałem skrzynki, ale wiem, kto ma skrzynkę. Ale co ty rozwalasz? No dobra, w sumie to już tak, wtedy już nie pracujesz. No w sumie to ta. Ej, bo ja nie mam flaga, teraz ogarnąłem, stary. Ja wiem, kto ma skrzynkę. Ma skrzynkę? To weź. Na pewno ma skrzynkę. To bierz. Poczekaj, muszę znaleźć jakąś ale... skrzynkę. Dobra, czekaj, jeszcze jestem policjantem. Co to za włamanie? To by się role tutaj. Gdzie ty popiskały. Jesteś? Gdzie ty jesteś? Na dachu. No dobra, no to chodź szybko. Chodź no, tu. Biorę. Czekaj, skrzynkę. Bo ja muszę sprawdzić, czy to jest odpowiednio. Oho, znowu jest ulica zła wpisana. Ja nie mogę, na to pozwolić. Kradnę. Ukradłem. Dobra. Kradnę. A tu nie ma nawet to tam. Dobra, ale nie, no to zostaw jej może, co? Dobra, masz tą skrzynkę, daj mi tą skrzynkę, bo już chcę... Ja już kradnę. Chcę to porzucić. Możesz oddać mi skrzynkę, bo już chcę to porzucić. Już nie chcę być policjantem, mam już tego serdecznie dosyć. Jest mi jest zgrożone, stary. Każda sekunda bycia policjantem to jest zagrożenie dla mojego życia. Ale tylko jedną groźbę, to tak jakby dostać jedną łapkę w dół pod filmem i ty się takim no, tym przejmujesz? No, tak, ja właśnie mi jest przykro, jak mi widzę, wydają łapki w dół, więc ja tak się tym przejmuję. Nie no, proszę, nie pisz kolejnych rzeczy tu. Dlaczego mi to od razu zniszczyłeś? Bo tak, dobra, oddałem, dobra, już nie jestem policjantem. Nie jestem oficjalnie policjantem w Minecraft, co ty tu napisałeś? Walić psy, no i widzisz jaki ty jesteś? Ale ja już nie mówię jestem. Prawdę? No, ale teraz mówię prawdę? Mówisz prawdę. No i kurde. No i to jest to. Teraz już można tak powiedzieć, dobra. Czyli oficjalnie nie jestem policjantem, już prawda mogę mieć święty spokój z tym, prawda? Ja idę się przebrać od razu, wiesz? Idę się przebrać, cześć. Bo już... Bo... A czemu ty już się jakby nie chcesz ze mną tu, prawda? Co ty tak jesteś? Ale jest noc. No dobra, no to dobranoc, trzymaj się do jutra. Elo? Dobra, elo. Dobra, słuchajcie, już nie jestem oficjalnie policjantem w Minecraft, to już nie miało sensu. Tu na Palionowie potrzebny jest inny policjant, który ma lepszą psychę niż ja. Ja się przebiorę i na następny odcinek już nie będę w tym obrudzonym, prawda, jak to się nazywa, mundurku. Trzymajcie się, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Na razie, pa.